Siema. Kto tam tak chrapie? Bo tamty nie pukają, no pewnie nie. Что в мире творится?
драться за жизнь до последнего, понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди и глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпадают. Внешний блокпост уничтожен! Понял. Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Codziennie wysyłamy patrole do północnych tuneli i codziennie wracają ze stratami. Kurde. Ej. Kurde. Как все, мама уже вернется? Ну вот, все, этот мужчина, хороший, этот папа.
готов выдвигаться? Готов? Тогда двинули. Точно бы свистнуться и повеситься. Представь, твое изобретение – главное орудие убийства на планете. По местам. Ты, Артем, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затарился. Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, но зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Желайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артем? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово. И опасно. И это еще круче. Powiem tak, na tym chyba dzisiaj skończymy. Sorry, że byłem taki mało rozmowny, ale bardzo dużo dialogów, jakichś dźwięków, niedźwięków. Chciałem przeprosić, tam pomyliłem język, bo to wszystko działo się na w Rosji. To było metro w Rosji, nie na Ukrainie. Przepraszam, bardzo moja pomyłka, mea culpa. Więc do zobaczenia w następnej części, bo to część, to może jeszcze to przeczytamy. W tunelach nigdy nie żyło się łatwo, ale to był nasz dom, codzienna rutyna, widok tych samych twarzy, to wszystko dawało poczucie bezpieczeństwa, lecz odkąd nasiliły się ataki mutantów, całą stację ogarnął strach. Właśnie skończyłem 20 lat i nigdy bym nie zgadł, co się wydarzy tego ranka, gdy na barykadzie zjawił się przyjaciel mojego ojczyma, Hunter. Codziennie wysyłamy patrole do północnych tuneli i codziennie wracają całkiem bez powodu. Niektórzy wracają żywi, lecz tracą zmysły, a jednak musimy dalej wysyłać tam naszych przyjaciół, sąsiadów i krewnych, bo tylko tak da się powstrzymać cienie. Gdy skończą nam się ludzie, zdolni trzymać ich na odległość, gdy uda im się wedrzeć na samą stację, będzie to nasz koniec. Ludzie na stacji szepczą, że nie ma już nadziei na ocalenie, tylko przedłużamy sobie agonię. Ale suchy, mój ojczym i naczelnik stacji wciąż ma nadzieję na cud. Powtarzają, że uratuje nas jego stary znajomy, Hunter. Hunter jest człowiekiem z zakonu spartańskiego. To braterstwo wojowników, którzy przysięgli bronić metra przed każdym zagrożeniem. Nic nie jest w stanie wzbudzić lęku w sercach tych ludzi, przynajmniej nie było do tej pory, póki nie pojawiły się cienie. A to chyba już było. Więc żegnam się z wami. Do usłyszenia. Cześć.